No dobra, siema, witam wszystkich. No dzień dobry. Generalnie o co chodzi? Dawno się nie odzywałem, dawno nie nagrywałem w jakiś sposób żadnych filmów. Troszkę przerwy było też od akuratnych i sprawiedliwych live'ów bożych. O, właśnie! I dlaczego tak się działo? No dlaczego? No dlatego, że generalnie byłem w jakiś sposób zajęty. Czym zajęty, zapytacie? No, między innymi swoją muzyką. Przygotowuję się do nowego albumu bożego. Byłem zajęty, też dużo pracy miałem, poniekąd, to jest taki fajny, ciekawy okres, gdzie jest dużo roboty. O, patrzcie, żołnierka, pygam, o kurde, trzeba uważać, bo teraz się pociski mogą też odbijać, rykoszetować, cuda się tu dzieją, pac, kurde, poszło, jedziemy dalej, pro. Kolejny BRDM. Ciach, on tam. Ładujemy. Ciach. O, odbiło. No i co tam? No więc tak, no dużo roboty. Też przyznam, że przestałem śledzić całkowicie to uniwersum. No jeszcze kiedyś śledziłem to, co się dzieje. O, właśnie. No, na szkolnej generalnie. O, włączymy sobie stabilizację, to teraz, o ty, drzewo trzeba brać z tego, z rozpędu. I jeb go, kurde. I kolejne. Jak jeszcze kiedyś tam śledziłem, co się dzieje na szkolnej, tak jakby nie na szkolnej, ale wśród satelit, no i ludzi, którzy tam powiązanych, to teraz powiem wam, że mi się nawet nie chce. Wkurza mnie to. Fajnie się tego gąsienicy ruszają. W ogóle mi wklęsły ostatnio coś fajnego podesłał. Tutaj będzie całkiem spoko to wyglądało. Bo te gagatki tutaj, trzej pancernych i pies, będą gadać. Normalnie jak w tych wszystkich symulacjach. Dobra, te BRDM są łatwe do rozjebania. No więc tak, no a teraz już w ogóle tego nie śledzę. Powiem, że mi się nie chce. To wszystko jest tam tak wtórne i to wszystko jest jakieś takie nijakie, że po prostu mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce. Na razie same żołnierki. Pisz, z bombasu. Pisz, majorowi to by stanęło żądło na sam widok takiej żołnierki akuratnej. No, kurde... Wszystkie pociski się odbijają. Może teraz siądzie. Ja już nie mam pocisków. No, ja muszę sobie dać więcej na start. Dobra, gdzie tu są ustawienia? No, więc więc tak to wygląda. No, po prostu... gdzie są te pociski? To, tutaj? Tutaj. Mamy sobie 99 pocisków. Lecimy. A jeszcze jak oglądałem tych, na przykład Barneya oglądałem, Piotra oglądałem, oczywiście Olgerdano, Kinga i tak dalej, no to teraz przyznam się, że mi się po prostu nie chce, to wszystko jest jakby troszkę takie już na siłę, oczywiście jest dużo w tym winy Rudego i to, co się stało w tym momencie ze szkolną, przy tego się oglądać nie da. Knur się zachowuje jak no, wariat, jakby zawsze się tak zachowywał, ale teraz to już jest po prostu tragedia, dziadostwo totalne, on już nic nie kuma, te filmy z nim, to jest dosyć ciekawe, bo nawet nie da się tego w jakiś sposób, cholera, nie da się tego nawet jak... Ja nie wiem, nawet skrótów się z tego nie da zrobić, to one są same w sobie tak do dupy, że nawet skróty z tych filmów, z tych wysrywów są tragiczne, po prostu są nudne. Siedzi stary dziad w libemben w pampersie i sra pod siebie, bo mu się nie chce chodzić na do kibla, no. Wyciera się o łóżko, na którym śpi, no ja pierdolę, to już jest, jakby to nawet już nie jest śmieszne, to jest po prostu tragiczne, nie? Pygo tam z karata i jeszcze raz, zobaczmy sobie stabilizację, to nam nie będzie tak latało. Tutaj, dawaj go, lecimy dalej. Chcę wam pokazać nowych przeciwników, bo oczywiście jest ich więcej, nie tylko cały czas te żołnierki.
No, jakby zacząłem oglądać tą starą szkolną, te archiwum szkolne i mam nadzieję, że się Rudy tam nie wpieprzy w to i nie zacznie blokować tych kanałów, które archiwizują szkolną i które wrzucają naprawdę tą szkolną interesującą. To byłaby tragedia. O, cmentarz, wjeżdżamy na cmentarz. O, ty, karawan. Karawan z wyrzutnią rakiet. Z takim tołem. No bo to byłaby tragedia, no to już byłaby straszna bieda, jakby jeszcze się do tego, jakby do tego doszło, że te kanały, które naprawdę robią dobrą robotę i wrzucają tą szkolną, taką, tą starą, klasyczną, to się zupełnie inaczej ogląda, tam nie ma, to jest ciekawe, bo tam nawet nie ma tego jakiegoś takiego komentarza z OFA, nikt tam nie dogaduje, oni sobie po prostu sami radzili bez tego wszystkiego, tam się akcja sama działa, a no niestety, no, nie ma co oglądać, więc generalnie jak sami widzicie, nawet te gry, które robię, one są w dużej mierze oparte na... Czemu on jest? Rozwalony. Trupiarz. Przyjechali po Wieśka i on ich rozwalił. No, akcja tych gierek też jest oparta głównie na tym, co się... A to już chyba jest wszystko. Ale jest nowa... jest jeszcze Pantera. Gdzie ta Pantera? Gdzie jest niemiecki z tą Panterą? Ty, a czemu ona jest tutaj? A ona zniknęła. A, bo to jest jeszcze dalej? O co tu chodzi? Przerzucimy sobie to tam. Zrzut. Pantera z niemieckim. Patera. No. Dobra, gdzie ta Pantera? Gdzie ta Pantera? Tu jest. Zrobimy sobie zoomę. Więc nawet to, co wszystko, co się dzieje w tych grach, no to jest, jest oparte na starych filmach, nie? No bo przecież to... Ło, jaka ona jest nieodporna. Trzeba tam zwiększyć jej życie. Tak, żeby to było prawdziwe wyzwanie, a nie takie dziadostwo. No to zrobimy. Ja to chyba ustawiłem w kontrolach. Może fight? Powiem wam, że czasem się gubię w tych skryptach. Piszę te skrypty i help. Damy 10. To będzie walka prawdziwa, a nie takie dziadostwo. Exit. No. Yep. A w ogóle o co tu chodzi, że co? Gdzie? Jaki tam? Missing reference. Jest, przecież wszystko jest git. Clear. No. Więc na to, co robię teraz odnośnie tych gierek, tego wszystkiego, no to przecież się odnosi tylko i wyłącznie do tych starych czasów. Nic jakby... No nie czuję się zobowiązany, ani nie mam ochoty nic dorabiać do tego, co się tutaj z aktualną szkolną dzieje. No, oprócz jakichś tam pojazdów, pocisków po zielonym, no ale to się rozumie samo przez siebie. No i co? No i tak to wygląda. Więc jakby to wszystko trochę przystopowało. Aczkolwiek przyznam, że ja cały czas z grą robię. Bo robię cały czas ten etap czołgowy, żeby można było jechać na która z działem. Mam jeszcze jeden etap, który wam mogę pokazać. To jest szpitalny. Ja sobie tutaj cały czas nad nim siedzę. No, tam będą pewnie 5 leveli w szpitalu. Nie wiem, czy no wypadałoby dodać to rysowanie główne po ścianach, no wiadomo. O! Tak zrobimy sobie takiego szybkiego tego speedruna. Zbieramy straj taśmę tym razem, nie? Jak widzicie, to straj taśma to jest podstawą. Tutaj jest bielska telewizja Boża. O, pielęgniarki. Przeskoczymy sobie. To robimy speedruna, nie? Ładny ten szpital, taki akuratny. O, pokażę wam coś, patrzcie się na to.
wyskakuje Answer, wyskakuje. A tu Coca-Cola. Kukukula? Tam muszę naprawić ten błąd, który zgłaszaliście, że żeby zawsze z paczek wyskakiwały podarki Boże. Chociaż raz myślałem też, żeby ten miód ludzki wyskoczył. O, no nie mówcie, że tu się nie da wyskoczyć, czy ja to ogółem testowałem. No i można sobie tak dalej lecieć, pyk, pyk, pyk. O, znowu Coca-Cola. Wiadomo, to jest to, co wyskakuje w szpitale. O! A to jest ten. Choroszczano. Choroszczano TV koło wózkowni. Patrzy się, co robi. Jasika krwią. No pojebany jest, nie? Damy mu w dupę. Wszystko chce zastrać cały świat. Ten. Choroszczano TV. No, o, kurde, dostałem. Dobra, idziemy się wystrać do kibla. A tutaj jest psychiatra. Psychiatra rzuca żółtymi papierami, nie? Można go zdzielić po łbie. A nie, jest prawdziwy lekarz, to jest jakiś hosztapler. Oczywiście NFZ wszystko sponsoruje. O, kolejny. Wow! O, ty dziadzie. Zapiszemy się. Dawaj, knoje. Więc tak, to jest fajnie zrobione. O! Jest jeszcze jedna minigierka. To mamy minigrę z Raidem. O! Don't save. Proszę bardzo. Odwiozą? A odwiozą chociaż? No, może odwiozą. Jedziemy tą karetką, kurde. Zbierzemy Coca-Colę. Dobrze wpływa na cukrzycę. Taka Coca-Cola. No i jedziemy do szpitala. Ładnie się wszystko świeci, tak jak powinno. Tutaj mijamy domki sąsiadów. Psychiatra go wiezie. Ale chyba go nie odwiezie. Wiezie go tylko w jedną stronę. No. Więc, no mówię, no tych leveli jest trochę... O kurde. Dałem dupy. No tak to wygląda, nie? Ja sobie teraz będę robić ten etap czołgowy. Strasznie dużo energii w niego wsadziłem. Żeby on fajnie wyglądał i żeby się fajnie tu strzelało i żeby się fajnie działo. Więc tak to wygląda. No jest tak, no wracając, nie? Gierka się cały czas zrobi. Na razie dałem sobie trochę na wstrzymanie, jeżeli chodzi o Mortal Bombas. Wrócę do tamtej gry jak najbardziej, tylko troszkę podgonię z tym, bo cały czas pytacie, co z Ewem Choroszczy, no to podgonię trochę z tą grą i wrócimy do Mortal Bomba znowu. No bo tamta gra się ma bardzo dobrze, ten kod już jest taki troszkę na wyższym poziomie niż tutaj. Może za jakiś czas znowu wypuszczę jakiś kawałek choroszczeński. Miałem jakiś taki pomysł na... Znaczy nie ja, no to się do mnie wklęsło, Dezo. Coś tam miał pomysł na jakąś fajną gierkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tyle, nie? Piwo, wino, wódka, jak to mówi Kingu. I obserwujemy dalej to szaleństwo, chociaż już na pewno z dużo mniejszym zaangażowaniem jakby z mojej strony, bo po prostu mi się odechciało oglądać. Na pewno odechciało mi się oglądać Knura. O kurde, teraz będę musiał to poprzesuwać. Akurat chciałem zrobić tak, że ten... żeby się tutaj fajnie jeździło po tym, żeby to nie było takie proste. No. Tak. No, Knura nie ma co oglądać. To jest dziadostwo. Nie wiem, ile mu tam jeszcze... Jeszcze będzie chodził po tej ziemi. Wydaje mi się, powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że Rudy mu teraz powinien trochę odpuścić, żeby się dało, żeby się Knur trochę uspokoił. I może wypadałoby do tego wszystkiego wrócić po jakimś czasie. Chociaż wydaje mi się, że w tym roku to uniwersum już umrze. W sensie już nie będzie żadnych materiałów na tyle interesujących, żeby to jakoś kontynuować, więc pewnie to też jest ostatni rok, kiedy będziemy tutaj coś dłubać z tymi grami.
A co potem, to zobaczymy. No. Z takim niezbyt optymistycznym akcentem. Też czy on jest optymistyczny, czy nie? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Żegnam i na pewno do zobaczenia na jakimś lajcie bożym, jak sobie tylko tutaj ogarnę te weekendziki. Jakoś tak ostatnio mam ochotę bardziej imprezować, nie wiem. To jest jedno z moich postanowień noworocznych, żeby imprezować, spotykać się ze znajomymi. I powiem wam, że to fajnie działa, zdecydowanie. Zamiast siedzieć przy kompie i rysować i tak dalej, to jakoś tak zacząłem częściej wyłazić, spotykać się z ludźmi. No, więc ludziska, w sensie nie to, że wcześniej tego nie robiłem, nie jestem jakiś nietypowy, ja wiem, że nietypowi tak siedzą w domu i się patrzą na siebie, szczególnie niektórzy, wiadomo, albo delikatnie przycweleni. Ale nie, po prostu jakoś tak miałem więcej energii do tego rysowania, nie? Dobra, byki, choroszczanki i choroszczanie. Dzięki wielkie za przesłuchanie sobie tych moich wypocin. Za śledzenie dalej tego, co się dzieje u mnie na kanale. I spotkamy się na pewno za niedługo na jakimś live'ie bożym. No. Trzymajcie się. Pozdro 600. Dziękuję w jakiś sposób za oglądnięcie filmu, daj lajka i zostaw subskrypcję mojego kanału na YouTubie, cholera jasna, a jak nie, to nie dawaj łachudro. No i dziękuję za tą wypowiedź. Chuj, zamknij te mordy, kurwa.